Znajdujemy się w przepięknym miejscu do Warszawy. Jest to Muzeum Motoryzacji, Muzeum Techniki NOT przy ulicy Filtrowej. Samochód, który stoi za mną, to jest limuzyna kupiona dla przywódcy państwa polskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego w 1934 roku. Schorowany marszałek już nie mógł korzystać z tego samochodu, bo on przyjechał do kraju na początku 1935 roku, ale obejrzał ten wóz, dotknął go ręką i powiedział z typowym dla niego, prawda, sarkazmem: no, trumnę mi to kupiliście. Rzeczywiście samochód wygląda katafalkowo, a jest to Cadillac, amerykański Cadillac z nadwoziem typu Fleetwood, model 355D. Wyposażony był w 8-cylindrowy widlasty silnik. Samochód został dostosowany do potrzeb schorowanego już wówczas, prawda, przywódcy państwa polskiego, czyli podwyższony w tylnej części o 10 cm, w części pasażerskiej. Podwyższony, żeby marszałek nie musiał się schylać, wchodząc do tegoż pojazdu. Opancerzono go również. Opancerzono go w przeciwny sposób, bo płyty pancerne umieszczono w drzwiach pojazdu i umieszczono również z tyłu, co jest zgodne z prawidłami sztuki. Wyposażono go również w pancerne szyby, ale wstawka dachowa jest tapicerska. Czyli nie ma tam ani kawałka blachy w centrum tego dachu, tylko jest po prostu materacyk, więc granat ręczny mógłby tam poczynić duże szkody. Po śmierci marszałka samochód należał do kolumny Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Był również wypożyczany do kolumny zamkowej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczył w różnych działaniach na rzecz gości zagranicznych pana prezydenta Ignacego Mościckiego, między innymi podczas wizyty króla Rumunii w Polsce w 1937 roku, jak również był podstawiany, jak to się ładnie mówiło, marszałkowi Rzeszy Niemieckiej, Hermanowi Göringowi, na polowania w Puszczy Białowieskiej. W 1939 roku, w czasie kampanii wrześniowej, używany był przez szefa sztabu generalnego, generała Juliana Stachiewicza, i wraz z nim pojechał do Rumunii. Najprawdopodobniej został podarowany metropolicie prawosławnemu w Czerniowcach. Dawaliśmy takie dary, żeby uchodźcy polscy w Rumunii mieli, że tak powiem, możliwość, prawda, manewru, możliwość wyjechania z tego kraju. No tak się to praktykowało wówczas. Wojnę przetrwał w Rumunii. W 1946 roku staraniem Stefana Węgierowa, inżyniera, i chargé d'affaires ambasady polskiej w Rumunii, został rewindykowany wraz z kilkoma innymi samochodami. Przyjechał do Polski i trafił do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W tymże ministerstwie eksploatowali go dość krótko, po czym wyjęli z niego silnik i ktoś się pastwił nad jego wnętrzem, czyli ogołocili wnętrze ze wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, włącznie ze skórami, które pokrywało boki drzwi wewnątrz. Skóry zostały wycięte nożem, a całe wnętrze zostało, prawda, zdewastowane. Jest kłopot ze znalezieniem odpowiedniego wyposażenia, bo można je szukać tylko poza krajem. W tym roku powstała bardzo cenna inicjatywa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, żeby przywrócić ten samochód świadomości społecznej. W związku z tym pan Maciej Klimczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej do spraw kultury, powołał zespół do spraw renowacji tego samochodu, społeczny zespół. Zespół już skończył jakby swoją pracę podstawową, czyli zidentyfikował model tego pojazdu, dobrał odpowiedni rodzaj wyposażenia i określił, co trzeba przy tym samochodzie zrobić. W tej chwili trwają prace na rzecz wyłonienia tego, który będzie ten samochód fizycznie, prawda, konserwował. Jest plan pana prezydenta, muszę go wyjawić po cichutku, żeby ten samochód był eksponowany, i to w miejscu, które było szczególnie bliskie, prawda, marszałkowi Piłsudskiemu, czyli w okolicach Belwederu.